24,5 konia mechanicznego, 21 Nm momentu obrotowego, 250 cm sześciennych pojemności, 164 kg na sucho. Benelli Leoncino 250. Albo jak to woli... 250. Jestem Łukasz i dzisiaj Wam zaprezentuję, bądź przetestuję dla Was jak wolicie, tak wolicie i też trochę dla siebie oczywiście, Benelli Leoncino 250. Jak już Wam wspomniałem na samym początku, 250 cm sześciennych pojemności, dodam, że w jednym cylindrze 24,5 konia i 27 dynometrów. Będzie mi bardzo ciężko narzekać na ten motocykl. Ja wiem, że ci, co oglądają mój kanał, są przyzwyczajeni chyba już do tego, że ja narzekam i marudzę, i bardzo dużo narzekam, i bardzo dużo marudzę, natomiast w tym motocyklu niewiele jest rzeczy, na które trzeba narzekać. Ogólnie motocykl, jak dla mnie, jest genialnym fanbajkiem. I on jako całość jest dla mnie kompletny. Przydałoby mu się ciut więcej mocy, ale to też spowodowałoby, że musielibyśmy mieć większy silnik, więc byłby cięższy, musiałby być mocniejsze hamulce i cała reszta rzeczy, która by za tym postępowała. A dzięki temu, że to wszystko jest tak, kurczę, bardzo fajnie dobrany, bardzo fajnie spasowane, mamy za niewiele ponad 16 tysięcy złotych, czy tam niecałe 17, motocykl kompletny, służący do bardzo sprawnego przemieszczania się po mieście i troszeczkę po okolicy, ale tu bym nie przesadzał, a przede wszystkim po mieście. I mamy motocykl, który daje masę frajdy z jazdy. Naprawdę. Zacznijmy od silnika. Silnik jak na 250, jednocylindrową, jest dość żwawy. Nie polecam trzymać go poniżej 4000 obrotów, bo wtedy dosyć mocno wibruje i nie daje kompletnie nic. Mam wrażenie, że wtedy po prostu w motocyklu się totalnie nic nie dzieje. Powyżej tej wartości jest już bardzo fajnie. Też nie ma sensu go kręcić do samego końca, bo tam już się po prostu nic nie zmienia. Fajnie sobie spowachlować tymi biegami. Nie jest tak elastyczny jak silnik w 310 chociażby, no ale jest po pierwsze mniejsze, po drugie to jest jeden cylinder, a nie dwa, więc to też już dosyć mocno będzie wpływało na elastyczność. Ale jak najbardziej jego żwawość jest odpowiednia. On jest do tego stopnia żwawy, że jako 250 jest w stanie niepostrzeżenie, naprawdę niepostrzeżenie, zagwarantować nam utratę prawa jazdy w terenie zabudowanym. Ale jak to? Ano tak to, że do 100 km na godzinę ten motocykl rozpędza się w sposób, nawet bym powiedział, niezauważalny. Jest na tyle fajnie się go kręci, na tyle fajnie się operuje tymi biegami, tym wszystkim, że pyk i mamy stówkę. 1 km więcej, pyk i nie mamy prawka. I to słaba opcja, natomiast trzeba uważać. Nie spodziewałem się, że 250 będzie aż tak dynamicznie się rozpędzała. Oczywiście, jak staniemy w szranki z jakimkolwiek samochodem, to mocniejszym, to średnio mamy szansę, natomiast po raz kolejny ludzie się nie spodziewają, że to ma tylko 24,5 konia i nawet nie próbują się ścigać, więc w większości startów ze świateł to my jesteśmy pierwsi. Silnik bardzo fajnie pracuje, natomiast on przede wszystkim dosyć wibruje. Nie są to wibracje męczące, jeżeli chodzi o jazdę. Są to wibracje, do których można się przyzwyczaić dosyć mocno. Łagodzą te wibracje też podnóżki, na których jest mega duża, mega gruba guma. Ona nie jest jakoś wybitnie miękka, ale jest i dosyć mocno to nam niweluje te wibracje. Te wibracje trochę czuć na rękach. Niestety te wibracje bardzo mocno widać na lusterkach i w nich. W większości zakresu obrotów w lusterkach widzimy tylko rozmazany obraz. Są do ustawienia dosyć dobre. Dosyć szeroki kąt widzenia nam zapewniają, natomiast niestety wibrują i to dosyć mocno. Zawieszenie jest bardzo przyjemnie ze strony. Nawet pomimo mojej dosyć słusznej wagi,
Motocykl prowadzi się pewnie, mimo to, że jest bardzo zwinny, bo bardzo łatwo i bardzo szybko zmienia kierunki, jest bardzo lekki w tej zmianie kierunku. Cały motocykl nie stawia nam oporu przy zmianie kierunku jazdy i czasami wystarczy lekko puknąć tą kierownicę i on już się rwie do położenia w zakręt, ale w tym zakręcie prowadzi się stabilnie. Zawieszenie jest troszeczkę sztywne, czasami troszeczkę próbuje nam powybijać plombę. To nie jest tak, że jak jedziemy na drogi drugiej kategorii, to już mamy po plombach. Nie, ale raczej bym się trzymał asfaltu w dobrej jakości, bo tam on naprawdę się świetnie prowadzi, poza nimi już jest tak, no jest trochę słabo. No tutaj to też ta niska waga, dosyć wąskie opony może nie, bo z przodu jest 110, z tyłu jest 150 szerokości. To są dosyć fajne opony, dosyć fajnie trzymają, to są jakieś Metzelery, jak dobrze pamiętam. I w komplecie to się prowadzi bardzo fajnie. Bardzo fajnie się prowadzi, bardzo fajnie się napędza, ale jak to hamuje? Ano hamuje całkiem przyzwoicie. Mamy co prawda jedną tarczę, z tego co dobrze pamiętam 280 mm średnicy z ABS-em. ABS, tak jak i w Benelli 310, nie, 302S, jest lekko ospały. To znaczy, on powinien już zadziałać, a on jeszcze chwilę nad tym się zastanowi. Testowałem to w paru różnych miejscach i rzeczywiście on ma takie chwile zawahania. On na chwilę to koło rzeczywiście pozwoli nam przyblokować, więc mam wrażenie, że to jest po prostu taki najbardziej podstawowy ABS, jaki może być, taki jest włożony i taki miejmy. Ten hamulec jest oczywiście dużo mniejszy. No i on nie jest tak skuteczny i jest bardzo ciężko dozowolny. Nie czuć w nim takiego konkretnego momentu, kiedy ten hamulec łapie i nie czuć tego konkretnego momentu, kiedy on tylne koło już traci przyczepność od zbyt dużej siły hamowania. Dosyć szybko odpala się z tyłu ABS i całe hamowanie jest takie średnie. Nie robi on ogromnej różnicy, jeżeli chodzi o tempo hamowania, jeżeli chodzi o siłę hamowania. Pozycja jest dosyć wygodna, pozycja jest dosyć mocno wyprostowana i to jest taka pozycja do zabawy, bo ta kanapa jest wąska, a nam jest troszeczkę w miejscu, gdzie my siedzimy, jeżeli usiądziemy blisko zbiornika, bo jeżeli usiądziemy dalej, to ona jest troszeczkę szersza, przypomina mi troszeczkę motocykle, nie wiem, supermoto, jakieś takie offroadowe i tym podobne rzeczy, to jest takie siedzisko zachęcające do zabawy. Przy tych złożeniach, które ja osiągałem, nie było najmniejszego problemu z trzymaniem się na motocyklu. Ani się nie przesuwałem, ani się nie zsuwałem, ani mnie nie ściągało, więc całkiem spoko. Kanapy raczej bym unikał na niej długich podróży, w sensie takich longiem gdzieś poza miasto, bo w połączeniu i z wibracjami, i z tym, że ta kanapa nie jest jakoś wybitnie miękka, mogłoby to dawać nam pewien dyskomfort. Tak strzelam jak z karabinu, bo mam nadzieję zdążyć przed deszczem, bo teoretycznie miało już dzisiaj nie padać. Jest dosyć pochmurno, ale mam wrażenie, że zaraz mnie będzie próbowało zmoczyć. A bardzo bym tego nie chciał, bo nie lubię być moczonym. Ogólnie jazdę jako taką to już bardzo dużo wam, mam wrażenie, powiedziałem i mam wrażenie, że w tym razem wyszło mi to niezwykle dynamicznie i niezwykle szybko. Natomiast kontynuując, jest jeszcze coś takiego jak zbiornik paliwa, który wygląda świetnie. Mieści 12,5 litra paliwa. 12,5 litra to i 250 cm pojemności. To teoretycznie powinno nam oznaczać, że mamy całkiem spoko zasięg. Natomiast według danych producenta, bo niestety mi się nie udało konkretnie sprawdzić, bo wyświetlacz nie pokazuje nam spalania, a ja pierdoła zawsze tankowałem na oślep i ani nie zapisałem, ani nic nie zrobiłem, więc przepraszam Was najmocniej, tu będzie test nieprecyzyjny. Według danych producenta motocykl pali niewiele ponad 4 litry na setkę. Więc jak się dobrze postaramy, to powinniśmy się zmieścić w 300 km zasięgu. Nie sądzę, aby to się udało zrobić, ale 4 litry to i tak nie jest jakoś wybitnie mało na 250. Tyle tu pokazują niektóre 300, że będą paliły, a nawet palą mniej. Więc jest to całkiem duże spalanie. Kontynuując dalej, rzeczy dobre. Motocykl wygląda moim zdaniem bardzo ładnie. Ta jego przednia lampa jest trochę kontrowersyjna, to prawda. Nie wiem, czemu bardziej by mi pasowała tutaj okrągła. Natomiast to jojko jakoś tutaj z tym wszystkim współgra, jest fajnie schowane, nie jest jakieś takie mega wystające. Ona nie jest też małą lampą,
świeci całkiem przyzwoicie, natomiast jak dla mnie nie jest najpiękniejsza. Coś bym tu innego wymyślił, żeby bardziej pasowało do całego motocykla. Też designersko mamy takie śmieszne rzeczy, jak taki, o, tutaj sobie lewek jest, tutaj to wszystko jest ładne. Naprawdę, motocykl jest bardzo ładnie wykonany i nawet w porównaniu z tą 302, nawet po przyciskach czuć, że one są lepszej jakości. Te wszystkie, nie wiem, znaczy klamki to są te same i sprzęgło jest niestety bez regulacji, ale te wszystkie przyciski tutaj, mam wrażenie, że to wszystko jest dużo lepszej jakości. Dużo lepszej jakości też również jest wyświetlacz. Bo wyświetlacz, po pierwsze, widzimy w pełnym słońcu i to bardzo fajnie, bo jak dobrze wiecie, w 302 nie widzieliśmy w pełnym słońcu kompletnie nic. Natomiast wyświetlacz dostarcza nam bardzo podstawowe informacje, takie jak dwa przebiegi dzienne, przebieg całkowity, zapięty bieg, prędkość, obroty i temperaturę silnika. I teraz tak, pewnie pamiętacie, ci co oglądali test 302, że tam narzekałem na to, że wyświetlacz lubi zaspać. W sensie, że my już się zatrzymamy, a on jeszcze pokazuje prędkość. Tutaj jest podobnie, natomiast na troszeczkę mniejszą skalę. Mam wrażenie, że to też jest, nawet z obrotami jest to też na mniejszą skalę. Mam wrażenie, że to jest kwestia tego, że ten wyświetlacz jest mniej precyzyjny. Tamten wyświetlacz próbował nam pokazać dużo więcej. Ten przeskakuje na przykład obroty co 500 i może to jest dzięki temu nie widać tego aż tak znaczący sposób, że on zaspał. Natomiast wyświetlacz jest naprawdę czytelny, dostarcza nam wszystkich podstawowych informacji. Mi zabrakło chociażby zegarka, bo to taki... Kurde, no zegarek to mi się wydaje, że już na tego typu zegarek to jest taki standard. Tym bardziej tu mamy ładny, duży wyświetlacz, ten zegarek by spokojnie można było tu zmieścić, ale go nie ma. Są wszystkie podstawowe kontrolki, typu tam luz, rezerwa, check engine, że mamy zapalone długie, że temperatura cieczy chłodzącej nam się trochę za bardzo zwiększyła, też jest. Na szczęście ja tego nie doświadczyłem. I wyświetlacz jest dobry, ale mógłby być troszeczkę bogatszy. Natomiast też nie spodziewajmy się Bóg wie czego, jeżeli chodzi o wyposażenie, za tak niewielką cenę. Natomiast jako motocykl, który jest raczej motocyklem niedrogim, no bo jednak nie oszukujmy się, to ponad 16 tysięcy to nie jest jakoś strasznie dużo za motocykl, jest motocyklem kompletnym. Przy okazji brzmi całkiem spoko, co prawda w to brzmienie gdzieś któryś z plastików wpada w rezonans, natomiast podejrzewam, że to też jest kwestia dokręcenia jakiejś jednej bzdurnej śrubki i będzie cisza i spokój. Nie udało mi się tego zlokalizować, ale też na siłę tego nie szukałem. Lampa, jak już Wam powiedziałem, jest no, w mojej opinii taka sobie. Nie do końca mi pasuje do tego motocykla, ale no, jest jaka jest. Nie jest najbrzydsza. Widziałem brzydsze lampy w motocyklach. Fajne kierunkowskazy LED-owe, fajna z tyłu lampka. Bardzo fajnie rozwiązany jest mocowanie tablicy. I naprawdę fajnie to wygląda. Wydech, który wygląda ładnie, naprawdę ładnie. Co prawda to nie jest cała nasza ekologia, jeszcze pod spodem mamy schowany katalizator, ale myślę, że nawet niekoniecznie trzeba by go było wymieniać, bo brzmi też całkiem spoko, tym bardziej, że z racji małej pojemności raczej wizytujemy w wyższych partiach obrotów, więc ten motocykl naprawdę dobrze słychać. Naprawdę, to, kurczę, te wszystkie wstawki, gdyby nie ta lampa, która nie do końca mi się podoba, ale to jest tylko i wyłącznie kwestia gustu, być może mam zbyt mało odważny gust jak na włoskich projektantów, to ten motocykl podoba mi się bardzo, jeżeli chodzi o wygląd. Ma niewiele wad, ja nawet sobie przygotowałem taką malutką ściągawkę z tą niewielką ilością wad i według mojej małej ściągawki, słaby tylny hamulec, poruszyliśmy. Właśnie, nie poruszyliśmy. Przy zajmowaniu pozycji przeszkadza jedna rzecz. Tutaj, w tym momencie, jak siedzimy na motocyklu, potrafimy uderzać butem o tylny set. Niestety, tak to zaprojektowano, tak to zrobiono i tak to jest. Biorę ściągawkę i patrzymy, co dalej nie pasuje w motocyklu. Bo tam pierdół kilka tylko.
Mało informacji na czytelnych zegarach, to już też było. Wibrujące lusterka były. Silnik trzęsie się poniżej 4000 obrotów. Wszystko co złe już Wam powiedziałem. Naprawdę, ten motocykl ma bardzo mało wad i daje mega radochę z jazdy. Ja złapałem się niejednokrotnie na tym, że idąc już po zakrętach, miałem taką chęć dziwną, chociaż nie jeżdżę w offroadzie. Ci, co oglądali większość moich filmów o tym wiedzą, nie jeżdżę w offroadzie, ja jeżdżę głównie po asfalcie. Miałem chęć wystawiać nogę w zakrętach. Jakiś taki głupi, on naprawdę tą pozycją dosyć mocno przypomina super moto. Czy jest otyły? No, 164 kg na sucho. Niektóre motocykle klasy na przykład 300, tak jak BMW 310R, tyle ważą zalane paliwkiem, już gotowe do jazdy. Nie jest to mało, ale tej masy kompletnie nie czuć. Ją czuć, ale jako coś negatywnego dopiero przy silnych podmuchach wiatru, ale to jest domena niestety wszystkich motocykli lekkich. Tak po prostu tam jest i tak po prostu będzie. To nie jest Hayabusa czy Goldwing, czy coś takiego, że on ma stabilnie pomimo huraganu się prowadzić. On ma przede wszystkim dawać radochę z jazdy i daje jej mnóstwo. Naprawdę tym motocyklem aż chce się jeździć, czy to po mieście, czy po jakichś fajnych, krętych dróżkach. Nawet zastanawiam się, czy nie byłoby dobrym pomysłem założyć tu oponę jakąś taką bardziej dual i spróbować czegoś na szutrach. Bo kurde, mam wrażenie, że on mógłby się tam fajnie poprowadzić. Mam nadzieję, o ile jeszcze nie ma, mam nadzieję, że powstanie wersja Trial 250 i mam nadzieję, że w końcu się doproszę od Benelli Polska o 500 Triala Leoncino, bo bardzo bym chciał się tym motocyklem przejechać. I jeżeli ten powstanie wersji Trial, to ja naprawdę chcę nim się przejechać, bo to może być już motocykl bliski ideałowi. Jeżeli chodzi o małe motocykle do zabawy. To, co bym tam przerobił ewentualnie, to nie wiem, klamka, żeby była troszeczkę ta sprzęgła wygodniejsza, bo dla mnie ona jest lekko, za daleko i po prostu bym wsiadał i jeździł. Bo kurde, no naprawdę, tym motocyklem aż chce się jeździć. Chciałbym więcej ponarzekać, ale nie ma na co. Chciałbym więcej Wam poopowiadać, ale nie ma o czym. Naprawdę, jeżeli szukacie niewielkiego motocykla na miasto, jedźcie do Benelli i przetestujcie go. Bo może się okazać, że to jest motocykl dla Was, motocykl kompletny. Ja się bawiłem, Wy śmienicie. Jak do pełni szczęścia dla mnie oczywiście jest troszeczkę za słaby, bo jednak te takie, no nie wiem, te 20 koni więcej, jakby w tak lekkim motocyklu było 45 koni, to powiem Wam szczerze, że ja już jestem wtedy w pełni zadowolony. Oczywiście mocniejsze hamulce wtedy, ale ja jestem wtedy przeszczęśliwy i taki motocykl mógłbym mieć. A teraz musiałbym mieć coś innego, oczywiście, ale do szwędania się? Po okolicy? Motocykl włoski. Nie zapominajmy o tym, że motocykl włoski, tak wiem, wykupiony przez chiński kapitał, produkowany przez Chińczyków. Ale tu jest włoski duch. I o tym nie zapominajmy. Ten motocykl jest naprawdę dla mnie czadowy. To jest motocykl, na który się uśmiechałem, jak wsiadałem. Uśmiechałem się, jak nim jeździłem po zakrętach. Trochę wibruje, no ale co z tego? To przecież single, musi wibrować. Mógłby trochę lepiej hamować tyłem? Mógłby. No, ale przedni jest wystarczający. Nawet do rzeczy głupich. Nie tak głupich, że stopi robię, nie. Ale do rzeczy głupich wystarczy. Podejrzewam, że jak wyszarpać bezpiecznik, to są pewni redaktorzy w naszym cudownym kraju. Pozdro, którzy by Wam pokazali, że to stopa robi jak głupie. No mógłby być ten hamulec ciutkę wyczuwalny, jak już muszę się do czegoś przyczepiać. Bardzo się cieszę, że ten motocykl mogłem przetestować i mogłem nim pojeździć. Polecam Wam, naprawdę zróbcie to, uśmiechnijcie się do Waszego dealera Benelli i przetestujcie ten motocykl, bo warto. Bo może się okazać, że to jest motocykl dla Was. Mimo to, że zawsze marzyliście o 200 koniach, może się okazać, że 25 i to niecałe jest dla Was. Mimo to, że marzyliście o tym, żeby mieć motocykl pojemności, nie wiem, 1400 czy 1200 na miasto, może się okazać, że 250 Wam starczy. Bo z racji tego, że moc jest wystarczająca, to my tej mocy się nie boimy. Ja Was zapraszam do dyskusji w komentarzach oczywiście. Jeżeli macie jakieś pytania, to w miarę na świeżo myślę, że będę Wam w stanie odpowiedzieć. Ja Wam ślicznie dziękuję za to, że obejrzeliście ten film. Zapraszam na inne. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.